trwa budowa hali widowiskowo-sportowej w Ziembicach. Na placu budowy widać już zarys konstrukcji pierwszego poziomu. Jak potwierdza wykonawca, prace idą zgodnie z harmonogramem. Obecnie jesteśmy na etapie konstrukcji budynku. Pomimo okresu zimowego i niskich temperatur, prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Jesteśmy na inwestycji, która cieszy się ogromną popularnością tutaj lokalnie, praktycznie regularnie. Mamy pana burmistrza, radnych na budowie, wizytujących czy pracowników gminy. Cieszy nas niezmiernie również zainteresowanie społeczności lokalnej, mieszkańców czy społeczności sportowej. Przy każdej okazji dopytują nas, na jakim poziomie są prace, co dzieje się obecnie na budowie. To pokazuje, jak ważna jest to inwestycja lokalnie. To tylko i wyłącznie mobilizuje nas do jeszcze większej, cięższej pracy. Każdego dnia praktycznie na placu budowy widzimy nawet 50 pracowników, którzy uwijają się na różnych etapach tej inwestycji. My z kolei jako gmina cały czas pracujemy nad montażem finansowym, tak aby sama inwestycja była jak najmniejszym obciążeniem dla budżetu gminy Ziembice. W tym momencie przygotowujemy aplikację już o środki unijne. Widzimy, że już powoli się to wszystko zarysowuje, tak jak właśnie na wizualizacjach. Inwestycja pochłonie 40 milionów złotych. Jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku.